Cześć, ja jestem Leśny, a w dzisiejszym filmie powiem kilka słów o moim samowyrobie drewna na powierzchni odnowieniowej po wyrębie maszynowym. Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz poznać więcej szczegółów, to zapraszam do oglądania. W tym roku, jako że mieszkam już w swoim domu, w środku lasu można powiedzieć, po raz pierwszy zdecydowałem się na samowyrób drewna. Samowyrób, czyli uzyskanie pozwolenia od leśniczego na wyrobienie drewna, przygotowanie sobie drewna opałowego na wyznaczonej przez leśniczego powierzchni lasu. Najczęściej jest to powierzchnia, na której były prowadzone prace związane ze ścinką wybranego kawałka lasu i pozyskania z niego drewna w celu dalszej odsprzedaży. Tak jak to robią lasy państwowe, na tym ta działalność lasów państwowych między innymi polega. Tutaj na tym moim kawałku prace były wykonywane maszynowo. Mam tu na myśli działania, które prowadziły dwie maszyny. Mianowicie harwester, który ścinał, ciął na kawałki oraz odkładał na powierzchni, oraz forwarder, którego zadaniem było pozbieranie drewna, które wcześniej poprzednia maszyna przygotowała, posortowanie go na odpowiednie sortymenty i zwiezienie na stosy gdzieś nieopodal drogi, tak by w późniejsze etapy, czyli odbiór drewna przez leśniczego oraz następnie wywóz tego drewna przez firmy transportujące drewno samochodami ciężarowymi, mógł w łatwy sposób zostać zrealizowany. Po takiej ścince zostaje bardzo dużo odpadów w postaci konarów, takich, których głowica harwestera nie była w stanie odciąć, obrobić, oraz gałęzi, które dla dużych zakładów kupujących drewno w lasach państwowych są mało pożyteczne. Prawdopodobnie ich wyrób tutaj z powierzchni jest dość problematyczny, kosztowny, no i najczęściej nadleśnictwo czy leśnictwa wolą taką powierzchnię do oczyszczenia dać ludziom z okolicy mieszkającym w wioskach, w okolicznych wioskach, miasteczkach, którzy mają chęć pozyskania takiego drewna na opał, przygotowania sobie drewna opałowego za pomocą samowyrobu. Czyli po prostu dostają pozwolenie od leśniczego w danym leśnictwie, do którego należy kawałek wyciętego lasu, na którym będzie działał taki, nazwijmy go gałęziarz, i może przez określony okres czasu to drewno sobie przygotowywać i poddać je dalszym procesom, które umożliwią spalenie tego drewna w piecach i ogrzanie domów. Dzisiaj na bazie własnych doświadczeń oraz własnej praktyki pokażę Wam, albo raczej omówię, jak to wygląda za kulisami. Mamy tutaj powierzchnię około 80 arów, wyznaczoną wcześniej przez leśniczego, u którego zgłosiłem chęć samowyrobu. Leśniczy stwierdził: ok, słuchaj, mamy tu taką powierzchnię, jeżeli chcesz, możesz działać, chciałbym, żebyś do końca roku posprzątał mi ten kawałek, bo w kolejnym roku, zapewne na wiosnę, są tutaj planowane prace, które pozwolą na zasadzenie w tym miejscu nowego lasu. Jak widzicie, ja już częściowo tutaj mam porobione stosy, ponieważ działam tu już jakiś czas i mam posortowane to drewno na dwa sortymenty. Tak zwaną gałęziówkę, czyli drewno małowymiarowe do 7 cm w korze, oraz drewno tak zwane grube S4, które musi zostać złożone w osobnych stosach, no ponieważ jego cena jest po prostu większa. Jak wspomniałem na początku, ceny drewna, które wyrabiamy przy samowyrobie, oraz drewna, które kupujemy już gotowe z lasu leśniczego, są bardzo różne. Głównie dlatego ten samowyrób jest tak, można powiedzieć, popularny, ponieważ za bardzo dużą ilość drewna małowymiarowego idzie naprawdę zapłacić niewielkie pieniądze, z tym, że no wiadomo, coś za coś. Trzeba poświęcić swój czas, trzeba ponieść pewne koszty na paliwo, trzeba mieć swoje narzędzia, trzeba ponieść koszty dojazdu tutaj na powierzchnię oraz w późniejszym etapie koszty transportu tego drewna na swoją posesję. Licząc to wszystko, i tak wypada to bardzo fajnie i często jesteśmy w stanie ograniczyć koszty nawet o 50%
względem drewna gotowego wyrobionego już przez Zakład Usług Leśnych. Jak widzicie, taki samowyrób nie ogranicza się tylko do gałęziówki, czyli do, pewnie wielu z was powie, patyków, ale idzie również pozyskać z takiej powierzchni dużo grubego drewna, za które musielibyście zapłacić 3 razy więcej, chcąc kupić go już gotowe, wyrobione, niżeli jeżeli przygotujecie je sobie sami. Tutaj macie tabelę. Tak wyglądają ceny w moim leśnictwie. Jeżeli bylibyście zainteresowani takim samowyrobem i chęcią sprawdzenia cen u siebie, no to musicie wejść na stronę internetową swojego nadleśnictwa w swoim regionie i dokładnie rozeznać się, jakie są koszty u was, bo wiem, że są niewielkie, aczkolwiek są różnice w poszczególnych regionach Polski. Obecnie jestem na końcówce tych działań. Większość udało już się zrobić. Myślałem, że drewna będzie trochę mniej. Jestem zaskoczony jego ilością. Kiedy leży na ziemi poskręcane, pozwijane, nie byłem w stanie określić, ile tego drewna tak naprawdę będzie, ale jestem zadowolony. Widzicie na zdjęciach, że jest go sporo, więc myślę, że jest pełen sukces. Jeszcze nie znam ceny, jaką przyjdzie mi za to zapłacić, ponieważ jeszcze nie zostało odebrane. Natomiast nie omieszkam was o tym poinformować i pokazać, jak będzie wyglądała asygnata i na jaką kwotę będzie oraz ile poniosłem kosztów na transport. Transport prawdopodobnie będę zlecał osobie, która posiada ciągnik z przyczepą leśną, na której zamontowany jest żuraw, tak zwany HDS, którym to żurawiem załaduje to drewno na przyczepę i przywiezie do mnie na posesję. Taka usługa, w zależności od regionów Polski, kosztuje w granicach 120 do 150 zł za transport. Spytacie, ile drewna wejdzie na ten transport? No to już zależy od przyczepy, jaką dysponuje owy właściciel. Najczęściej jest to, jeżeli chodzi o wałki, około 10 metrów przestrzennych. Jeżeli chodzi o gałęziówki, to powiem szczerze, że nie wiem i nie będę strzelał, bo gałęziówki nigdy nie kupowałem do tej pory. Zwykle było to drewno w wałkach, także nie wiem, jak oni to mieszczą. Myślę, że wejdzie trochę więcej niż drewna w wałkach. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że kilka kwestii udało mi się rozjaśnić, wyjaśnić i pokazać, jak to wyglądało na moim przykładzie. Następny film zapewne będzie już w momencie, kiedy drewno będzie odebrane i wykupione. Wtedy dam wam znać, jak to wyglądało kosztowo, ile metrów tutaj wyszło, ile udało się tego drewna pozyskać. Podliczymy pozostałe koszty i zobaczymy, jak to się tak naprawdę opłaca i kalkuluje i jak to wygląda finalnie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.